Dzień dobry. Dzisiaj kolejny dzień układania kamienia. Skończyłam przynajmniej na jakimś etapie tą najdłuższą ścianę, która ma być w kamieniu. Skończyłam dotąd. Został mi jeszcze z jakiś, nie wiem, 1,5 m2, z 2 m2, ciężko mi powiedzieć. Natomiast nie jestem w stanie iść dalej ze względu na przyłącze obecne. Tutaj musimy je przebudować i przenieść kierunek prowadzenia przyłącza na tą stronę, czyli odwrócić przyłącze, żeby poszło tam w stronę kotłowni, natomiast nie w tą stronę, bo to bez sensu. Wiecie, no moglibyśmy sobie sami to zrobić, tak? Na zasadzie pójść tutaj kolano, drugie kolano i zrobić zawrotkę, natomiast nie chcemy czegoś takiego robić, bo po co nam to? Zresztą w sumie nie wiem. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na razie pytałam tutaj wstępnie w wodociągach, to no, to nie żaden problem. To jest chwila, moment przebudowania. Tam trzeba zasuwę zamknąć te przyłączu i tutaj po prostu przekręcić kolanko. Chwila, moment, nie? Także jak tylko to przyłącze zostanie przeniesione na stronę kamieni, to tutaj będę mogła dokończyć tą stronę. Na ten moment tą ścianę kończę. Ona jest oczywiście do fugowania, żeby nie było, tak? Natomiast na razie to zostawiam, idę dalej. Fajnie to wygląda, podoba mi się. Jest taki, wiecie, dużo tego jest, no to efekt jest fajny, naprawdę fajny. Teraz biorę się za tą ścianę. To jest kolejna ściana w kotłowni. Jeszcze zostanie mi tamta mała i ta. No tutaj na szczęście to już jest dużo mniej do układania. Myślę, że pójdzie szybciej. Natomiast jaki jest tutaj problem na tej ścianie? Tutaj mam wypust kanalizacyjny. Z góry idzie z poddasza, z łazienki. Wobec tego ja muszę tutaj już przewidzieć, podłączyć sobie tutaj ten odcinek rury, przeprowadzić kolano, bo kolano będzie szło tam na drugą stronę. Nie? Tutaj będę musiała sobie przenieść, zrobić przepust na drugą stronę, żeby no, ominąć to kamieniami. No i potem będę mogła ruszyć z tą ścianą dalej. To jest zadanie na dzisiaj. No cóż, no robimy dalej, ciąg dalszy. Kamienie, kamienie, jeszcze raz. Kamienie. No cóż, mogę powiedzieć. Okazało się, że przyłącze kanalizacyjne zostało wykonane o 9 cm wyżej. Poza tym obecne przyłącze
zostało wykonane na potrzeby trochę innego przyłącza. Potem niestety nasza wersja kanalizacji się zmieniła, została przeprojektowana w ogóle. No i okazuje się, że ta dziura jest za nisko, więc z tego podnosimy całe przyłącze o 12 cm i ta dziura jest niestety do załatania. Dobrze, że nie przeszłam na wylot, bo tam po drugiej stronie jest tynk zrobiony, więc uda się go zachować. Natomiast ja muszę zrobić otwór wyżej. Skróciłam tutaj kawałek rury o 6 cm. No cóż, takie wpady też się zdarzają. Wersja jest taka, że kolano będzie o 12 cm wyżej, a nad kolanem będzie jeszcze trójnik z Fi50, który będzie szedł tutaj po ścianie, tutaj i będzie doprowadzony do naszego zmiękczacza wody. Prawdopodobnie tylko zmiękczacza, no ale oczywiście po badaniach wody to zweryfikujemy, czy również od żelaziacza. W każdym razie one potrzebują, te oba urządzenia potrzebują mieć dostępu do kanalizacji, żeby móc odprowadzić popłuczynę, czyli z tego trybu, kiedy one się płuczą. Wobec tego tutaj troszkę się pozmieniało. Cały czas wszystko na bieżąco jest zmieniane. Dobrze, że to sprawdziliśmy teraz. Te 12 cm podnosimy, czyli o cały otwór, to sobie zakleję. Za chwilę, jak tylko to zrobię i będzie można w końcu tutaj zacząć z kamieniami iść. No, tak wyszło. Dobrze, to teraz wyszło, nie później. Na budowie tu różne cyrki wychodzą, także biorę się za kucie tego nowego otworu. Zmęczyłam. To jest jedna z siedmiu dziur. Kolejne robi Adam.
jednak ten drugi otwór się przydał. Inaczej byśmy nie włożyli rurki tutaj. Jednak się przydaje niby błąd, ale bez tego błędu właściwie byśmy tutaj tej rury nie włożyli. Znaczy rury tego kolana, o. Tego. Tak, bo dzięki temu byliśmy w stanie, o, tutaj manewrować, czyli, o, widzicie? Opuścić na tyle, żeby można było potem włożyć w tą rurę. Natomiast wyszedł jeszcze inny problem, taki tutaj troszkę, dlatego że mam połączenie w ścianie i ten kołnierz niestety nie mieści mi się tutaj, zobaczcie, widzicie? On mi się nie mieści tutaj, więc tak, po pierwsze trzeba tam podkuć, tylko tak, nie podkuwamy od strony zewnętrznej drugiej strony. Bo normalnie to trzeba by tu podkuć, nie? O Jezu, nie wiem. Poczekaj, czekaj, nie wiem, czy widać. O. Normalnie trzeba by ten otwór podkuć, żeby włożyć, bo mi się tutaj, widzicie, kołnierz nie mieści. Natomiast my zrobimy inny myk. Podkujemy go sobie w środku tyle, aby weszła ta rura na maksa tam. Jeszcze głębiej. Włożymy potem te kolanka. Ta rura nie może nam przeszkadzać w tym. I dopiero później, jak nałożymy te kolanka na górę, to wciśniemy tą rurę tutaj na maksa. Tak zrobimy. Muszę tylko sprawdzić dokładnie, jaki ma być odcinek tej rury. Czy to może być 50, czy to ma być metr. Chyba metr musi tam być. Zobaczę. Pójdę sprawdzić. Projekcie, żebym nie wkładała na darmo tej 50. Dobra. Także trzeba kombinować, żeby nie kuć za dużo.
Siemandero. Na wsi jak to na wsi. Wkurzyć się można czasem, bo tak. Wychodzę. Mówię, kurde, fajnie. Deszczu nie ma. No to się ubieram w moje robocze ciuchy. Swoją drogą nowe. Bardzo fajne, więc linka daję w komentarzu, gdzie co można kupić. Ale ubieram się w te ciuchy, wychodzę i już zaczyna kropić. No szkurka wodna, no. No ale nic to, temat ogarniemy. Co tam jest? Kubka obornika krowiego, z rozrzutnika. Mówiłem o tym ostatnio. Wielka kupa obornika końskiego. O, nas bardzo cieszy. I dzisiaj rano, 7:00, dojechała trzecia kubka. Proszę bardzo, krowiak. Dobrze przerobiony już, prawdopodobnie 2-letni około. Tu prawie słomy nie ma. Samo G. Także powiem wam, że jest potencjał. No i to też jest duża kubka, mniej więcej tak duża jak tego końskiego obornika. No i myślę, że to chyba tyle już nam starczy. Teraz takie oborniki to powiem wam, że na wagę złota. Liczone drożej niż nawozy. No ale cóż, no trzeba no i tyle. Co działo się generalnie u nas wczoraj w nocy? To była gruba akcja. Bo jeśli spodziewacie się, że nie wiem, tam filmy montowałem albo coś tam, nie wiem, robiłem po nocy innego, co się robi czasem po nocy, albo inne rzeczy, to nie. To nie. Wczoraj w nocy pracowaliśmy w polu, w ogrodzie. To wyglądało tak. Dzisiaj nocne roboty u nas. Prawda, szefowa? No tak, ale jestem zdziwiona, że tutaj talerzujesz. No, stwierdziłem, że wszystko tutaj ładnie wyrównam. A to są efekty tej pracy. Proszę bardzo. Całe nasze poletko, które jest pod przyszłe uprawy. Jak tu widać zresztą na załączonym obrazku, zostało przejechane, przemielone glebogryzarką. Tak na głębokość, ja wiem, z 15 cm mniej więcej. Zostało totalnie przemielone. Jest to teraz bardzo puszyste podłoże, ale jakby kwintesencją tego wszystkiego, po co to było robione, jest to, że ta ziemia czarna, która była ze stawu, w połączeniu z tą ziemią szaro-brązową, która była pod spodem, która była wcześniej rozgarnięta tutaj, została przemieszana. Bo ta ze stawu to była taka ziemia, taka tłusta, taka konkretna, taka, że no jak szedłeś, to, a było mokro, to buty się lepiły i tak dalej. Super! Fajna ziemia do uprawy, natomiast no niestety niewygodna trochę. Więc została przemielona z tą ziemią pod spodem i ta pod spodem była bardziej piaszczysta, więc dzięki temu ta zwierzchu już nie jest taka lepka. Cegły się trafiały czasami, jakiś kamień, jakiś korzeń, no to wszystko się tu działo. A jak tu jest puszysto? Zaraz wam pokażę. Proszę bardzo, patrzymy na moją nogę, która się normalnie zapada. Tak jest puszysto. Proszę bardzo. I cały teren. Od lasu. Aż tylko dokąd się dało dojechać do tej góry. Nad samym stawem. Wszystko zostało pięknie zglebogryzarkowane. Jeśli taka nazwa w ogóle istnieje.
Pięknie, naprawdę pięknie. Jeszcze będzie jedna robota, jeszcze pojedzie po tym agregat. Jeszcze to po trochu przerobi, jeszcze wyrówna, jeszcze tak wiecie, będzie taka kwintesencja. Ale to w przyszłym tygodniu, więc pewnie dopiero może zobaczycie to w kolejnym odcinku. No, także kawał roboty zrobione. Tu na brzegach razem z trawą zostało przemielone, ale to nic nie szkodzi. To, te brzegi sobie musimy jeszcze rozgarnąć tutaj, żeby to ładnie przeszło jedno w drugie. Niedługo nie poznacie tego ogrodu. Będzie tak fantastycznie porośnięte. Tak wszystko będzie. Och, po prostu miodzio lodzie, aż się normalnie cieszę na samą myśl, że wreszcie ten ogród się zaczyna. Także powiem wam, że jest power, jest energia. Jak zaraz nie padnę, to będziemy coś działać. O, Wika sobie furtkę otworzyła. Ta, to jest zdolna. Także dobra, jest ziemia, jest obornik, jest pole, jest ogród, jest już szklarnia prawie. Tam szklarnię widzimy. Także nic, tylko działać. Jest Wika. Także, moi drodzy. Ale teraz inna robota mnie czeka, bo z krzaczorów, który sadziłem w ostatnim odcinku, jeżeli nie oglądaliście, to zaglądamy tutaj w prawy górny róg. I tam się wyświetla film ostatni, gdzie było sadzenie krzaczorów i Agata pokazywała, jak myje kamień elewacyjny. Tak dla inspiracji dla was, jeżeli ktoś by chciał kiedyś. Chodź Wika, chodź. Ale została nam jedna doniczka z krzaczorami, a konkretnie z bzami. No i te bzy Agatka sobie wymyśliła, że chce gdzieś mieć przed wjazdem. A przed wjazdem tylko nierówna rozjeżdżona droga i obok cała sterta żużlu jakiegoś starego. No i tu sobie Agatka wymyśliła, że na miejscu tego żużlu, kiedyś tu przypominam gruszka rosła, którą przesadziliśmy, to też mogliście zobaczyć w filmie, tylko jeszcze wcześniej, w tym tutaj. I że na miejsce tego żużlu będzie teraz kupa bzu, kępa bzu, przepraszam, kępa, bo kupa to różnie się ludziom kojarzy. Na przykład z rządem albo z politykami, wiadomo. No, więc tutaj będzie w tej chwili sprzątane przeze mnie. I jak będzie wysprzątane, to oczywiście damy tutaj, tak, przede wszystkim muszę wywieźć ten żużel. Jest go jeszcze sporo tutaj. I gdzieś tutaj nasypię trochę ziemi lepsiejszej. I tutaj te bzy sobie zamieszkają. Jakaś fajna kępka się z tego stworzy. Rzeczywiście przy wieźle będzie tak kolorowe, bo to dwukolorowe bzy, chyba fioletowe i białe. A ten żużel to wykorzystam, bo tu się strasznie zapadła tutaj prawa kolejna tej drogi, więc wysypię na dno tym żużlem, a na wierzchu ziemią i jakoś to tam się podrówna, coś tam, dobrze będzie. Zobaczymy, co Agatka robi, nie? A to jest Agatka. I co Agatka? Wow! Misiek, ale dzisiaj rano nie było jeszcze tej ściany. To ty masz niezłe tempo teraz, widzę. Agatka robi ścianę w kamieniu. Robi wam film z tego oczywiście. A my robimy backstage teraz, proszę bardzo. Jak wygląda zza kulis robienie przez Agatkę filmu? Proszę bardzo. Czyli Agatka tam odwala swoją jakąś manianę, a tu się filmuje. Tak to wygląda. Reflektory oświetlają plan zdjęciowy. Z jednej, z drugiej strony, proszę bardzo, kamery. I Agatka działa. No bardzo ładnie, kochanie, ta ściana wygląda. Bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba. Kiedy koniec? Tak ładnie robisz, że ja się zastanawiam, czy jednak mieszkać na górze, czy w piwnicy. Ja sobie chyba tutaj ogarnął jakieś biuro. Tak? No, nie jest tu ładnie? No, na razie, dopóki będziemy mieć sypialnię w biurze, to możesz tu mieć biuro. Mówisz? Może i tak.
ogarnięte. Tu też była taka kolejna, więc trochę tego żużlu tutaj trafiło, delikatnie przyprószone, żeby to jakoś wyglądało. Teraz trzeba to dobrze ubić, ale przynajmniej kolejna lewa od prawej będą w miarę równe, bo lewa była niżej, więc wiadomo, że samochód się przechylał, jak jechał. Tutaj też już jest wyrównane pod bramą, a tu, no proszę bardzo, no wiadomo, że tam jakieś zostają drobiny, ale to będzie pod ziemią. Będzie to przysypane taką 10-centymetrową warstwą ziemi, więc nie ma tym się co za bardzo martwić. A poza tym w tym miejscu warzyw hodować nie będziemy, więc uprawiać nie będziemy, więc tu będą właśnie jakieś ozdobne, jakieś skalniaczek, jakieś pierdały, więc to jest to. Tutaj jest jeszcze odrobina tego żużlu, ale już nie rwałem tego, bo tu trochę korzeni jest, pewnie od sosny, może od brzozy, więc jakby nie będę tego, to się zasypie i zrobi się taką górkę po prostu tutaj. Tutaj tu się dosypie górka, będzie i tutaj w lewo pójdzie też górka. Żelastwo. Na żelastwo mam pomysł związany ze szklarnią, ponieważ to są druty zbrojeniowe. Bardzo dobra rzecz. A szklarnie zawsze ja dodatkowo zbroję w gruncie, dlatego że nie daję fundamentów, więc szklarnia wprawdzie nie odleci, ale strzyżonego Pan Bóg strzyże, jak to mówią, więc ja odrobinę jeszcze wzmacniam. Co drugie przęsełko gdzieś tam daje jakąś taką kotwę i właśnie z takich drutów tę kotwę wykonam, bo to nie ma znaczenia, co tam będzie w ziemi, więc wykorzystam sobie druty zbrojeniowe. Tu zostało jeszcze trochę, ale też już nie będę tego jakoś szczególnie grabił. Trochę z wierzchu tych grubszych zebrałem. Tu jest i tak dołek, więc tu pójdzie więcej ziemi. To wszystko zostanie przysypane. No i to miejsce będziemy już mieli takie, powiem Wam, całkiem eleganckie. Można dzisiaj jeszcze te bzy dosadzę, zobaczę. Tutaj jest tylko, ale tu fragment, gdzie nie było żużlu, ani gruzu, ani niczego, więc tu są piwowce, tu są zioła. A tutaj, ponieważ jest ten żużel, to nie będziemy już sadzić jadalnych rzeczy i będzie fajnie. No i proszę, już sobie lilaki rosną tutaj. No i teraz to jest taki zaczątek tego miejsca, myślę, bo myślę, że to miejsce tak, to jest takie no zobaczcie, gdzie, w którym miejscu to się znajduje. No to jest, tu oczywiście bramy nie będzie w przyszłości, więc to miejsce jest takie najbliższe właściwie przy domu, więc taki już tuż wjeżdżasz, wyłaniasz się za drzew, zobaczysz dom i to będzie to pierwsze miejsce, które się zobaczy. Więc myślę, że ono powinno być fajnie zakomponowane, fajnie zaaranżowane. Czy te lilaki dodadzą temu miejscu urok? Myślę, że tak, bo samo drzewo w sobie, sam krzew czy drzewo jest bardzo fajne, a jeszcze jak kwitnie, no to już miodziolodzio, tak? Więc one są posadzone troszkę wyżej niż poziom gruntu, który tutaj był. Te 10 cm wyżej i teraz pomiędzy nie i dookoła będzie obsypywana ziemia, będzie ten teren robiony. I później, no zobaczymy, co tu będzie wysadzone, wysiane. Może łąka kwietna, może jeszcze coś innego. To wszystko najbliższy czas pokaże i nasza kreatywność, nasze pomysły. Będzie ładnie, co? Ale nie wiecie, co jeszcze będzie. Myślę, że trochę Was zszokujemy, bo tutaj, no coś się tu kroi jeszcze, ale nie będę zdradzał. Subskrybujcie, oglądajcie, a na pewno się przekonacie, co tu się jeszcze pojawi.
pracę. Udało mi się całą tą ściankę wymurować kamieniami. Tak to wyszło. Tutaj została włożona wyczystka, żeby sprawdzić, czy w żaden sposób kamienie nie prężą, a jeżeli prężą, to jeszcze je zweryfikować, tam troszkę zmodyfikować ich położenie, żeby, wiecie, nam na wyczystkę tutaj nie prężyło. W kotłowni jeszcze mi została ta ścianka mała i z kotłowni już właściwie wyjdę, będę mogła iść dalej. Podnięta jestem już lekko. Najważniejsze, że kolejna ścianka za mną. Już niewiele zostało. To została właściwie ta ścianka i jeszcze zostaną dwie. No i oczywiście domurowanie. Domurowanie. Uuu, leci mno jeszcze tego fragmentu. Pamiętacie? Ten fragment mi został. W piwnicy jest taka różnica temperatur względem otoczenia, czyli jest chłodno, to jest bardzo zimno. I teraz na kamieniach ewidentnie skrapla się wilgoć. Mam nadzieję, że to jest właśnie tylko i wyłącznie różnica temperatur, a nie, no nie wiem, co coś tu się dzieje. Ale no, wydaje mi się, że raczej kwestia temperatury. W każdym razie piwnica jest cały czas otwarta, wietrzona, więc no pewnie jakby temperatura musi się tu nagrzać, nie? Po zimie. Zobaczcie, jak no, mokre są kamienie. I to bardzo. Ciekawe, czy jak wypełnię kamienie fugą, to też tylko na wybranych kamieniach. Czy jak wypełnię to fugą, wiecie, glinianą, tą zaprawą glinianą, którą chcę wypełnić, to czy ta wilgoć ciągle też będzie, bo glina, jak wiemy, ma zdolności regulujące wilgoć, więc zobaczymy. No na tych kamieniach nie ma. Ciekawe bardzo. Na tych nie ma. Nie wiem. Dobra, także żegnam się z Wami na dzisiaj, już nie będę pitolić. Żona wróciła do domu po bardzo długiej delegacji, ale wróciła w takim momencie, że mąż akurat wychodził do pracy. Wychodząc powiedział: słuchaj, tylko nie grzeb w moim komputerze, bo możesz być bardzo zła. Po czym wyszedł. Wraca z pracy, a żona zła. Grzebałaś w komputerze? Tak. Myślałam, że znajdę jakieś filmiki albo korespondencje od kochanki. I nie znalazłaś? Nie. I jesteś zła? Tak. Ostrzegałem. Przychodzi facet do apteki i pyta sprzedawcy: proszę pana, chciałbym coś na porost włosów, ale takiego coś naprawdę skutecznego. Aptekarz podaje mu tubkę. Facet pyta: panie, ale to naprawdę jest skuteczne? Widzisz pan tego brudacza za kasą? Widzę. No i? To moja żona. Wczoraj próbowała odkręcić tubkę zębami. Jasiu, co taki wesoły jesteś? Bo się założyłem z dziadkiem, kto będzie się bardziej śmiał do utraty tchu. I co? Dziadek wygrał.